Maria i Henry wraz z trójką synów postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w samym sercu tropikalnego raju. Przepiękny hotel położony w malowniczym otoczeniu palm, złocistej plaży i błękitnego oceanu wydaje się być gwarancją wymarzonego odpoczynku. Raj jednak zamieni się w prawdziwe piekło. Pewnego dnia nad ranem od strony morza dochodzi przerażający huk. Maria, Henry i wszyscy mieszkańcy hotelu zamierają w bezruchu. Chwilę później cała plaża, budynki i znajdujący się na niej ludzie zostają zmieceni przez monstrualną falę tsunami. Woda zabiera wszystkich i wszystko. Wszystko z wyjątkiem nadziei. Kiedy usłyszałem tę historię, pomyślałem: gdyby tylko wiedzieli gdyby wiedzieli, że tego dnia spotkało ich to nieszczęście. Najprawdopodobniej przygotowaliby się na ten czas. Być może wyjechaliby, być może ostrzegliby innych osób, a chcieliby zrobić wszystko, aby nie być w miejscu, w którym miała nastąpić katastrofa. Jeżeli popatrzymy na przesłanie Pisma Świętego, to zobaczymy, że Biblia ukazuje, że zbliża się dużo większy kataklizm o globalnym zasięgu, który również zabierze wszystkich i wszystko, włącznie z nadzieją. Dni biegną, a znaki się wypełniają. Przybliża się ostatni dzień świata, jakiego znamy. Stanie się to przy powtórnym przyjściu Jezusa. To przyjście, Boga przychodzącego na sąd jest też opisany w księgach Starego Testamentu, ale też powtórzony w księgach Nowego, chociażby w księdze Objawienia, gdzie czytamy, że pewna grupa ludzi będzie wołała do góry i do skału, Przykryjcie, padnij, przykry, padnijcie na nas i przykryjcie nas, tak? I zasłońcie nas, czy uchronicie nas przed gniewem Baranka, tego, który siedzi na tronie. Jednak. Nie musimy bać się tego dnia, jest bowiem nadzieja, jeśli przygotujemy się na ten czas i wykorzystamy pozostałe nam dni. I o tej nadziei chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ta nadzieja może się urzeczywistnić, kiedy wypełni... ta nadzieja urzeczywistni się wtedy, a w naszym przypadku może się urzeczywistnić, kiedy wypełnią się znaki. Zapowiadające ten dzień, dzień powtórnego przyjścia Jezusa. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o kilku, nie mówię, że to są wszystkie, ale o kilku chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, pewne znaki w społeczeństwie i w przyrodzie. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 i od wiersza 6. Jezus mówi: Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Ostanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Wojny, głód to jest coś, z czym ludzkość mierzyła się od zawsze, z różnym nasileniem. Tak samo różne kataklizmy naturalne, tu akurat Jezus mówi konkretnie trzęsienie ziemi, ale możemy to potraktować jako pewne zjawiska przyrodnicze różne kataklizmy, które, z, z którymi zresztą jako, jako ludzkość też mamy do czynienia w mniejszym lub większym stopniu i z różnym nasileniem. Natomiast Pismo Święte kładzie nacisk na to, że z chwilą powtórnego przyjścia Chrystusa te wszystkie zjawiska one będą się nasilały. Oczywiście, że mogą być okresy, w których akurat dane zjawiska mogą występować w mniejszym stopniu. Ale siłą rzeczy im bliżej powtórnego przyjścia Chrystusa, tym ziemia, na której żyjemy, planeta, na której żyjemy, będzie coraz, w coraz większej rozsypce. Um, pewien dziennikarz, Alonso Baker donosi w swych sprawozdaniach, w ciągu 50 lat, poczynając od roku 1875, wydarzyło się więcej trzęsień ziemi niż w ciągu poprzednich 850 lat. Inny znak zapowiadający powtórne przyjście Chrystusa to jest pewien upadek moralności. W drugim liście do Tymoteusza i w rozdziale trzecim, Tam czytamy od samego początku, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowciąkliwi, okrutni, niemiłońcy tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci. Miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Powiedzcie mi, czy taki obraz rzeczywistości i relacji jest zadowalający, czy jest optymistyczny. Choć pewne dane wydają się wskazywać, że na przykład stopień przestępczości w Unii Europejskiej zmniejszył się. Po niewielkim wzroście w 2020 roku liczba umyślnych zabójstw spadła o przeszło 4% w 2021 roku, osiągając najniższą wartość w latach 2008-2021. Inne dane. W 2021 roku liczba zarejestrowanych przez policję przestępstw przeciwko mieniu w Unii Europejskiej uległa dalszemu zmniejszeniu. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba rozbojów spadła o 1%, kradzieży o 7%, a włomań o 2%. Niemniej jednak sądzę, że im bliżej dnia powtórnego przyjścia Chrystusa, tym ta moralność będzie się coraz bardziej chwiała i załamywała. My możemy uwzględniać w danych pewne czyny, które są na przykład karalne, ale raczej trudno uchwycić w danych coś takiego jak na przykład pycha, jak chciwość. A przecież o tym czytamy w liście apostoła Pawła. Dlaczego świat będzie taki, jaki będzie? Nie dlatego, że będzie więcej kradzieży, chociaż możemy spodziewać się, że będzie, pomimo tego, że w jakimś okresie czasu te dane mogą wskazywać, że akurat tego przestępstwa w danej populacji społeczności jest mniej. Ale dlatego, że ludzkie serca będą takie, a nie inne. Że pewne czyny. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że nie to, co wchodzi do człowieka, to kala człowieka, ale to, co z niego wychodzi. Tak? Dlaczego? Dlatego, że z serca pochodzą złe myśli, czy nieczyste myśli, pożądliwo i tak dalej, i tak dalej. Więc Pismo Święte pokazuje, że im bardziej będziemy zbliżali się do dnia powtórnego przyjścia Jezusa, tym ta moralność będzie coraz bardziej szła linią pochyłą w na dół, dlatego, że stan ludzkiego serca będzie taki, a nie inny ludzie będą coraz bardziej skoncentrowani na sobie, coraz coraz bardziej chciwi, coraz bardziej samolubni, coraz bardziej obojętni na to, co jest napisane w Piśmie Świętym, ale ogólnie obojętni też na różne inne jakieś dobre warto wartości bardziej będzie się liczyło to, co jest tu i teraz i to, co ja mogę mieć często kosztem innych ludzi Dzisiaj, jeszcze odnosząc się do tych danych, one też nie uwzględniają pojęcia chociażby miłości, prawda? Bo na przykład wiecie do tym Mateusza czytamy, że ludzie będą bez miłości, ale też wypowiedź Pana Jezusa. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, o czym czytamy w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza, no to miłość wielu oziemnie. I teraz, jeżeli mielibyśmy zastanowić się, jak miłość jest zdefiniowana, no to ona jest zdefiniowana różnie w różnych środowiskach yy, w społeczeństwie. Coś, co jedni będą nazywali na przykład miłością, no to, kto, no to Biblia może to określać jawnym grzechem. więc możemy popatrzeć o świecie, w którym ludzie się szanują, w którym wydawałoby się że w pewnych kwestiach idziemy jako ludzie do przodu, jesteśmy bardziej wyrozumiali, bardziej empatyczni, ale to wcale nie musi oznaczać, że moralność i to, co wypływa z naszego serca też idzie w dobrym kierunku. Bo możemy używać pewnych pojęć i a raczej redefiniować pewne pojęcia, jak na przykład miłość, nadawać im, zupeł, nadawać im pewne znaczenie, ale Pismo Święte no a Pismo Święte pokazuje, że, jest, że, że miłość może być czymś zupełnie innym, niż mogłoby się nam wydawać. Natomiast tego rodzaju poglądy myślę sobie, że też bardzo szeroko są propagowane przez chociażby współczesną rozrywkę. Nie wiem, czy z tym się zgodzicie, ale to jest jakoś moja obserwacja. W telewizji, w internecie. Różne obrazy, które się przewijają, mają mniejsze lub większe, ale mają jednak wpływ na nasz umysł i nasze na nasze myślenie. I chociaż to nie znaczy, że oglądając pewne treści nieodpowiednie, my jesteśmy skazani, aby w ten sposób postępować, jak na przykład oglądamy na danym filmie, to jednak jesteśmy dużo bardziej podatni na pewne zachowania. Więcej przemocy. Więcej porządliwości, więcej krwi, więcej brutalności, więcej wyide wyidealizowanych wzorców, więcej priorytetów, które są sprzeczne z tym, co mówi Pismo Święte. Więcej ludzi godnych podziwu, którzy deptają wszystkich i wszystko po to, żeby realizować swoje cele. Idol idole. Dla wielu współczesnych ludzi. Więc myślę, że to jest jedna, jedna z tych z, z takich aspektów, które mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie na funkcjonowanie naszego umysłu, ale to też będzie się przekładało na, na właśnie na sposób naszego myślenia i na, na to, jak my będziemy funkcjonowali. A wydaje mi się, że w świecie, w którym żyjemy, raczej nie brakuje takich obrazów, prawda? I wydaje mi się, że coraz bardziej jest to popularne, coraz bardziej przybiera to na sile. Innym z pewnych takich aspektów, na które warto zwrócić uwagę, przyglądając się temu czasowi powtórnego przyjścia Jezusa, jest to, że nastąpiły pewne zmiany polityczno-religijne. I Pismo Święte przewidziało pewną sekwencję zmian politycznych w naszym świecie. Najprostsza taka sekwencja takich wydarzeń znajduje się, jest opisana w Księdze Daniela w rozdziale drugim. Pamiętacie, jak królowi babilońskiemu przyśnił się posąg, on, wez, on wezwał swoich wróżbitów, magów, swoich doradców którzy mieli mu opowiedzieć ten sen i wytłumaczyć jego znaczenie. Oczywiście nikt nie mógł tego zrobić, poza jednym, jedną osobą, wtedy to był wygnaniec judski, Daniel który zwracając uwagę na to, że Bóg ma takie możliwości, aby wyjawić znaczenie tego snu, zaczął tłumaczyć królowi jego prawdziwe znaczenie. I pamiętacie, czego dotyczył posąg? On dotyczył kilku królestw, mocarstw, Imperium, moglibyśmy powiedzieć, które kolejno po sobie następowały. Najpierw to był Babilon, Persja, Grecja, Rzym, a później też podzielone państwa Europy. W którym miejscu znajdujemy się obecnie? Znajdujemy się dzisiaj w tej ostatniej sekwencji, a więc w czasie podzielonych krajów Europy. W tej wizji było pokazane, że, że, że pewien kamień uderza w stopy tego posągu symbolizujący Boże Królestwo. I te królestwa one. One przechodzą do przeszłości, a zaczyna się panowanie Bożego Królestwa, które nigdy nie przeminie. I w drugim rozdziale, w wierszu, wierszu 44, jest napisane: Za dni tych królów Bóg Niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. My nie będziemy dzisiaj rozmawiali o proroctwach, które jeszcze uściślają tą sekwencję pewnych zdarzeń i pokazują to, co jeszcze musi się stać, bo nie jest na to czas. Ale dla chętnych, tych, którzy chcieliby sobie ten temat zgłębić, ja serdecznie polecam stronę 3 Kosmiczne Przesłania, gdzie pastor Finlay w dosyć szczegółowy sposób tłumaczy te kwestie. Albo też. E, e, zakupić sobie książkę, którą, którą polecam autorstwa Ręka Stefanowicza, Zrozumieć Apokalipsę. Więc tam e, pewne tematy są dookreślone. Natomiast możemy też zauważyć, że Europa i świat zmierzają w kierunku takich polityczno-religijnych zmian. E, przed nami są pewne wydarzenia, które z punktu, wypełniający, z punktu widzenia wypełniających się proroc. Muszą się wydarzyć. Biblia wskazuje, że właśnie to Stany Zjednoczone będą odgrywały swoją rolę w tym aspekcie. Wskazuje także, że świat podzieli się na tych, którzy respektują Boże Słowo i na tych, którzy bardziej respektują ludzkie Słowo i przekładają je na to, co wyraźnie Bóg mówi w swoim Słowie. W tym kontekście, żeby każdy mógł podjąć decyzję, Biblia przepowiada, że przed powtórnym przyjściem Jezusa będzie miało miejsce ogólnoświatowe zwiastowanie Ewangelii. Właśnie w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy słowa Jezusa: Będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Dzisiaj jest to możliwe, żeby głosić wszelkiemu stworzeniu, wszystkim ludziom na całym świecie, przynajmniej w taki, przynajmniej spoglądając z takiej ogólnej perspektywy. Wiecie, dzięki czemu? Dzięki adresowi www. I resztę możecie sobie dookreślić. Ale właśnie dzięki temu adresowi, dzięki internetowi, jest możliwe. W jest możliwe, aby w dużo szybszy i prostszy sposób dotrzeć do wielu ludzi z poselstwem Ewangelii. Natomiast, kiedy jednocześnie jest zwiastowana Ewangelia, Jezus przestrzega w 20. No, też czytamy, w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza, że nie, nie będzie brakowało fałszywych proroków i różnych um, fałszywych um, nauczycieli. I wydaje mi się, że skoro dzisiaj mamy dostęp do internetu, to i w internecie takich fałszywych nauczycieli nie brakuje. Samozwańczy piewcy sprawiedliwości, którzy powinni więcej studiować niż nauczać. Ludzi, którzy wykorzystują internet po to, aby pokazać, i kłócić się z innymi, że ich kościół, ich wyznanie, ich przynależność, ich społeczność ma prawdę, a wszyscy inni błądzą, atakując pismem świętym dosłownie między oczy. Korzystając z tej okazji, chcę powiedzieć, że nie jest to Boży sposób docierania do innych z Ewangelii, a przynajmniej w moim zrozumieniu. Bo jest różnica, kiedy możemy powiedzieć komuś o tym, w co na przykład wierzy Kościół Adwentystów i się tym podzielić, a różnica, kiedy jawnie prowadzimy swoją działalność po to, aby atakować inne osoby. I choć mogłoby się wydawać, że jest to głoszenie Ewangelii, to w moim odczuciu bardzo często to są tylko pozory. Mizerne próby głoszenia Ewangelii. Już nie będę wnikać w to, że z wieloma pewnymi tezami, które są głoszone, nie mógłbym się zgodzić i utożsamić, ale sposób, w jaki to jest przekazywane, też dużo mówi o owocach konkre jakichś konkretnych nauczycieli. Ludzie, którzy chcą atakować pewien kościół, a nie potrafiających się nawet zaznajomić z tym, co jest oficjalną nauką tego kościoła, i opowiadając rzeczy, które, które są niewłaściwe. No ale tak, no, internet daje takie możliwości, każdy może wybrać i jest ta wolność, że każdy może przedstawiać swoje treści, ale jednak pismo święte pokazuje, że tacy, że fałszywi nauczyciele będą i mówi Uważajcie. Uważajcie na tego typu ludzi. Gdybyśmy popatrzyli na te aspekty, które poruszyliśmy, moglibyśmy znowu powiedzieć, że przecież dni biegną, a znaki się wypełniają. Jednak to nie sama wiedza o tych znakach poprzedzających powtórne przyjście Jezusa może nas przygotować na ten czas. Tak samo jak wiedza tych ludzi, którzy zostali zmieceni przez Fale tsunami, sama w sobie byłaby bezużyteczna, jeżeli wiedzieliby o tym wydarzeniu i nic z tym by nie zrobili. I Pismo Święte pokazuje, że ilustracją tego, co będzie się działo przed powtórnym przyjściem Jezusa, jest to, co działo się przed potopem, a więc też ogólnoświatowym, ogólnoświatowym kataklizmem. Bo przecież potop to nie było jakaś lokalna powódź, tak jak wielu mogłoby sądzić. Nie. Był to ogólnoświatowy kataklizm. I w rozdziale 24 pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam tekst, teksty, które były wprowadzające do tego rozważania. 24 rozdział i od wiersza 37 Jezus mówi: Albowiem, jak było za dni nowego, takie będzie, tak będzie, takie będzie przyjście syna człowieczego bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Nie jest zapewne nic złego w tym, że ludzie jedli, że ludzie pili i że się, i że wydawali się za mąż. I że się żenili, przepraszam. Natomiast byli całkowicie pochłonięci tym, co jest tu i teraz. Zajęci swoją rzeczywistością, nie potrafili popatrzeć na to, że nadchodzi pewien kataklizm. Być może ludzie, o których wspomniałem Wam na samym początku, których również spotkała, jak i wielu innych, ten kataklizm, czyli powódź, być może też byli ludźmi, nie wiem, ale być może też byli ludźmi, którzy byli pochłonięci codziennością. I pismo święte pokazuje, że tak samo jak ludzie przed potopem patrzyli na to, co jest tu i teraz, tak przed powtórnym przyjściem Jezusa będzie ogólnoświatowy trend, aby patrzeć na to, co jest tu i teraz. Aby, pomimo tego, że dni biegną, a znaki się wypełniają, nie widzieć wypełniających się znaków, aby być ślepym i głuchym na to, że zbliża się ogólnoświatowy kataklizm. I jedyną możliwością, aby uniknąć tego kataklizmu, jest przygotowanie się na ten czas. Pamiętacie postawę Noego? Jak on został scharakteryzowany? Pamiętacie? W Księdze Rodzaju w rozdziale 6 czytamy o Noe, że był nieskazitelny wśród swojego pokolenia, ale też czytamy, że Noe był osobą, która chodziła z Bogiem. Ponieważ chodziła z Bogiem, była gotowa usłuchać Bożego wezwania. A do czego Noe został wezwany? No do tego, aby zbudować arkę. Dlaczego? Dlatego, że miał przyjść w potop. Czy było to wydarzenie, w którym Noe, na które Noe mógł popatrzeć przez pryzmat jakichś wcześniejszych tego typu podobnych wydarzeń? No nie, dlatego, że wcześniej nie było czegoś takiego jak ogólnoświatowy potop. Czy my dzisiaj, mówiąc o tym, że przyjdzie taki dzień, w którym Jezus wraz ze swoimi aniołami stąpi z nieba, moglibyśmy to doświadczenie do czegokolwiek innego porównać? No nie, bo wcześniej takiego doświadczenia to nie miało miejsca. Więc dlaczego Noe zrobił to, co zrobił? Dlatego, że zaufał Bożemu Słowu, zanim przyszło niebezpieczeństwo. Zaufał, że ono przyjdzie. I tak rzeczywiście się stało. Dzisiaj, i, i wydaje mi się, że to jest pewna wskazówka dla nas dzisiaj. Chcąc się przygotować na ten czas, byłoby wskazane zaufać Bożemu Słowu, zanim ten kataklizm dojdzie, Oprzeć swoją nadzieję w Bożym Słowie. To właśnie w Nim jest nadzieja. Na co? Nie tylko na to, że możemy ten kataklizm przetrwać jakoś. Ale w myśl Pisma Świętego ten kataklizm ma nastać dlatego, że Bóg przychodzi na sąd, po to, aby usunąć grzech z naszej ziemi. Nadzieja w Słowie Bożym jest taka, że dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu, każde, każdemu z nas nasze grzechy mogą zostać przyboczone. Każdy może dostąpić pojednania z Bogiem. Każdy może zostać zaakceptowany przez Boga. Każdy może otrzymać moc do tego i siłę do tego, i inspirację do tego, aby podążać za tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. To jest pewnego rodzaju nadzieja, a może nie pewnego rodzaju fundamentalna nadzieja. Ale Pismo Święte pokazuje, że ta nadzieja na tym się nie kończy. Bo kiedy my przychodzimy do Chrystusa i mówimy, Boże, no to, no to co my zrobić? Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale czego od nas oczekujesz? Chcielibyśmy podążać w kierunku, o którym mówi Twoje słowo. Bóg jest w stanie nas dalej poprowadzić. Bóg jest w stanie się o nas zatroszczyć. Czy to jest dobra nowina? Że nie tylko uwierzymy w coś i będzie nam dane może coś w przyszłości, ale że Bóg aktywnie chce działać w naszym życiu dzisiaj? I to nie tylko w kontekście tego, że chce nas uleczyć z naszego grzechu, chce pomóc nam wyjść z pewnego grzechu, ale przezwyciężyć pewne różne życiowe wyzwania. Pamiętacie, jak Jezus mówi, że. Je, że Bóg jest właśnie jak ojciec, który troszczy się o swoje dzieci. Nie troszcie się o to, co będziecie jedli i pili i tak to. Bóg jest tym, który chce być aktywny w naszym życiu, który chce je poprowadzić. Dlaczego powtórne przyjście Chrystusa jeszcze nie nadeszło? Dlaczego? Dlaczego ciągle pewne rzeczy muszą trwać? Złe rzeczy. Dlaczego świat musi trwać w, tak, w takim kształcie, w jakim go obserwujemy? Choć są dobre rzeczy, to jest w nim mnóstwo zła. Ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego jeszcze to się nie skończyło. Wiem, że pewne wydarzenia muszą się jeszcze stać. Wiem też to zgodnie z tym, co jest napisane, co, co m, zapisał. Piotr, jednym ze swoich listów, że Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Ale czego? Bo chce, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych. Dzisiaj, kiedy, chcemy, kiedy przychodzimy do Chrystusa, nie oznacza to, że musimy być idealni. Nie oznacza to, że musimy być idealni na, na, na dzień Jego powtórnego przyjścia. Nie musimy być idealni po to, aby mieć nadzieję na lepsze jutro. Bo bez względu na to, jacy jesteśmy, Bóg chce nas poprowadzić. Bóg chce, Bóg jest naszą arką. Tak jak w przypadku Noego i jego rodziny mogli się schronić w arce i przetrwać ten ogólnoświatowy potop, tak, tak Jezus jest naszą arką. Może być tą arką, przez wzgląd na to, co zrobił na krzyżu, przez wzgląd na to, że chce nas dalej prowadzić. Dlatego też, jak mówił list do Hebrajczyków, dzisiaj, kiedy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, bo dni płyną, a znaki się wypełniają. Dzisiaj, kiedy głos Jego usłyszycie, dzisiaj, jeżeli słyszycie wezwanie do Waszego serca, nie zatwardzajcie go przed, przed działaniem Ducha Świętemu. Pozwólcie, żeby. Pozwólcie do, w swoim życiu na to, aby doświadczyć Bożej Miłości. Pozwólcie Bogu, dajcie mu szansę na to, żeby on mógł coś zmienić w Waszym życiu, żeby mógł je poprowadzić, niezależnie od tego, gdzie dzisiaj jesteście nie zatwardzajcie swojego serca przed Jego głosem. Nie rujnujcie dla siebie tej nadziei, aby przetrwać ten ogólnoświatowy kataklizm. Dlatego, że ten dzień, dzień powtórnego jego powtórnego przyjścia Chrystusa może być z jednej strony dniem radości, ale znowu z drugiej strony może być dniem lęku. Może być dniem zmartwychwstania do życia, albo może być dniem zmartwychwstania na potępienie. Może być dniem, w którym z radością powitamy Chrystusa. I wtedy nasza nadzieja na lepsze jutro w pełni się urzeczywistni. Albo to może być dzień, w którym zobaczymy, że ta nadzieja zawsze na zawsze przepadła. Nasze dzisiejsze decyzje określą naszą przyszłość. Dlatego chciałbym Was zachęcić do tego, abyście podejmowali takie decyzje, które musicie podjąć, po to, aby być gotowym na dzień Jego przyjścia. Amen.